Jest pan wójtem wsi Piątek, a niedługo będzie pan burmistrzem miasta Piątek. To jak to się stało, że chcecie być z powrotem miastem po ilu latach? Po 150 latach, bo dokładnie w przyszłym roku mija 150 lat, kiedy car rosyjski pozbawił Piątek praw miejskich. Był to ukaz carski, który ukazał się w maju roku 1870. Panie Adamie, jesteśmy w geometrycznym środku Polski, we wsi Piątek, która niedługo będzie miastem Piątek i już była kiedyś miastem, bo Kazimierz Wielki nadał jej miejskie prawa. Tak, pierwsze wiadomości o Piątku pochodzą z roku 1241, a prawa miejskie Piątek otrzymał w 1339 roku i miał do 1870 roku, ponieważ za udział Piątkowiaków w Powstaniu Styczniowym car w 1870 roku prawa miejskie odebrał. Dlaczego Piątek? Różne są wersje. Jedna, że były targi w Piątek. Druga wersja, że arcybiskupi gnieźnieńscy, a Piątek był własnością arcybiskupów gnieźnieńskich, jak arcybiskupi przyjeżdżali z Gniezna do Łowicza, to w Piątek zatrzymywali się w Piątku i dlatego nazwa Piątek. Ankietowanych mieszkańców, a wypowiedziało się w tej ankiecie ponad 3000 mieszkańców. Pisało, było, jestem z miasta. Jestem za miastem, za miastem. Było, jestem za albo jestem przeciw. Także przeciw głosów było niewiele w sumie, tak. No dobrze, a tak jeśli chodzi właśnie o obywateli, wspomniał pan tutaj o takim czynniku historycznym, że Piątek wieki temu był miastem. To co się zmieni dla takiego zwykłego obywatela Piątka teraz? 1-2 stycznia pewnie jakieś różnice wielkie nie zauważy, no ale podejrzewam, że coś jednak ulegnie zmianie. Wie pan, wcześniej właśnie to, co mówiłem, wcześniej Rada miała też obawy, mieszkańcy mieli obawy, że jeśli będzie miasto, no to stracą pewne swoje przywileje, tak? Na przykład nauczyciele stracą dodatek wiejski, będą wyższe podatki i tak dalej, będzie więcej radnych, trzeba będzie więcej pieniędzy na administrację, nic z tych rzeczy. To po prostu nie ulega zmianie, bo jest tylko przemianowanie, powiedzmy, z wójta na burmistrza, z rady gminy na radę, powiedzmy, miasta i gminy Piątek. Tak? Tutaj ani skład osobowy, ani też większa ilość pracowników. Co się może zmienić na korzyść? Na korzyść może być to, że możemy, bo my czerpiemy do tej pory fundusze i to też się nie zmieni, z fundusze dla miejscowości do 5000 mieszkańców. I nadal będziemy te fundusze mogli unijne czy też krajowe brać. W Piątku mieszka tak na oko? W Piątku mieszka w tej chwili 1750 mieszkańców, tak? W samym Piątku, bo gmina liczy ponad 6000 mieszkańców. Natomiast możemy też brać fundusze dodatkowo z puli, gdzie są fundusze dla miast i miasteczek, tak? Myślimy tutaj troszeczkę o rewitalizacji w Piątku tych kamienic, które ostały się w rynku, bo niestety Piątek miał to nieszczęście, że stał na drodze wielu bitew i wojsk, które nieprzyjacielskich, które przez Piątek maszerowały. Ostatnia wojna, II wojna światowa, praktycznie rynek zniszczyła w 80%, tak? Czyli tą strukturę tutaj w rynku. Szwedzi wcześniej spalili Piątek dwukrotnie. Raz idąc na Częstochowę, a drugi raz spalili Piątek, jak wracali. Kościół z XVIII wieku, pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. To tam ci literaci chodzili czytać książki sobie? O, to właśnie przy tym kościele istniało to bractwo literackie i tutaj właśnie nad sobą pracowali. On w XVIII wieku, wnętrze jest barokowe, wnętrze tego kościoła, a on teraz w XVIII wieku był podwolny, dobry, bo jak przeniesiono cmentarz, były zarządzenie władz ówczesnych kościelnych, że nie można chować ludzi wokół kościoła. I w XVIII wieku cmentarz poza miastem był. I dlatego ten cmentarz umieszczono. A na tym cmentarzu, mimo tego, że car nie jest tutaj zbyt miło wspominany, bo ukarał, odebrał prawa, to
tam leży zarządca Piątkowski z nadania carskiego. Tak? Za czasów carskich, on zmarł w 1902 roku, wójtem Piątku był urzędnik carski Mikołaj Pietrow. Ale wśród społeczeństwa był bardzo lubiany, bo żył się z Polakami i był bardzo dla Polaków przychylny. Do tej pory nawet ludzie starsi o nim wspominają, bo to są opowiadania, jeden drugim przekazuje te wiadomości. Mikołaj Pietrow, ten grób jest tam. Przyprowadziłem panów przed kapliczkę świętego Józefa. Jest to kapliczka ponad stuletnia. Rzeźba, którą tu widzimy, świętego Józefa, ma ponad 100 lat. W tym roku została odnowiona. Ale jest ciekawa historia tej kapliczki. Podczas II wojny światowej, gdy Niemcy opanowali Piątek, niszczyli wszystkie kapliczki i krzyże. Również przyszli zniszczyć tą kapliczkę. I właściciel tu obok tego domu, pan Kanarski, przyszedł do tych Niemców, do tych żołdaków niemieckich i mówi: co wy robicie? To ja postawiłem tą kapliczkę na pamiątkę urodzin najjaśniejszego pana Hitlera, a wy niszczycie. I ci żołnierze niemieccy przestraszyli się i ta kapliczka nie została zniszczona. Jest to jedyna kapliczka na terenie gminy Praw i Piątek, która nie została zniszczona, bo wszystkie zostały poniszczone, krzyże dopiero po wojnie odbudowano. To jest fortelem Niemców wzięliście. Tak, tak wzięli i oni się wystraszyli. Na Piątku, tak jak powiedziałem, będzie to sprawa honorowa, prestiżowa. Jesteśmy jednak z miasta Piątek, a nie ze wsi Piątek. Tak? Jesteście z samego środka Polski. To dobrze, może by w środku Polski było miasto, a nie wieś być może. Dokładnie tak jest. Też w zeszłym roku troszeczkę stoczyliśmy taki bój o ten środek Polski, bo panowie z Krakowa chcieli nas pozbawić tego tytułu geometrycznego środka Polski, wliczając to w strefę przybrzeżną, czyli wody morskie Bałtyku naszego, kilkanaście mil do tego włączyli. Ten środek, gdzie im ten środek wyszedł wtedy? Wyszedł im ten środek w Nowej Wsi koło Kutna, tak? Czyli gdzieś 16 kilometrów stąd. Ale główny geodeta kraju, który kiedyś na moje pismo, jedno z pierwszych moich pism, jakie wystosowałem do Instytutu Geodezji i Kartografii, odpowiedział pozytywnie, że były takie badania robione, były one tutaj i wyszło na to, że może nie w samym Piątku, ale ten geometryczny środek Polski na terenie gminy Piątek jest i przyjęto, że miejscowość Piątek jest tym geometrycznym środkiem Polski. I my to wiemy, my nie mówimy, że to jest akurat w tym punkcie czy w tym, bo to też zależy od naszego kochanego Bałtyku. Raz troszkę zabierze nam wybrzeża, raz troszkę nam odda, więc trzeba by było co roku gdzieś ten środek Polski, ktoś mi kiedyś, jeden z profesorów powiedział: wójt, musiałbyś mieć ten środek Polski na zasadzie wozu drzymały i go przestawiać, tak? Co roku w inne miejsce, w zależności od tego, jak się nasz kochany Bałtyk zachowa. Miasto to legendy miejskie i pewnie przysłowia miejskie. To jakieś takie przysłowie panie Adamie nam tutaj powie i powie, skąd się wzięło. Tak, jest jedno takie powiedzenie, kilka, może jedno powiem najważniejsze. W Piątku się mówi do kogoś, jak tam się mądrzy, to mówi: mądry jak balika koń. Kim był balik? To był pan, który sprzątał Piątek, miał konia, wóz, no ale czasami ostrych napojów wypił i w krypie wozu się znalazł i ten koń sam przyszedł na podwórko, go przywiózł ulicami piątkowskimi. Stąd to powiedzenie: mądry jak balika koń. Czyli tak, nie do końca się temu komuś dopieka, no bo ten koń balika nie był w sumie głupi, bo potrafił do domu trafić. A, oczywiście, był mądry, go przywiózł na swoje miejsce i bezpiecznie.